Doniesienia związane z Huawei'em i Ameryką, a dokładnie Trumpem, są ostatnio coraz ciekawsze. Huawei chce się totalnie uniezależnić od Google'a, tworząc smartfony pozbawione tych usług. Dzisiaj mam w swoich rękach prawdopodobnie jednego z ostatnich smartfonów Huawei'a, w pełni wspierającego usługi Google. Mam na imię Bartek, a dzisiaj rozpakujemy sobie Huawei Nova 5T. Nova 5T czerpie garściami z innego smartfona, który jest już jakiś czas na rynku. O jakim urządzeniu mowa? Zabieg Huawei jest bardzo prosty. Korzystamy już z certyfikowanych przez Google urządzeń. Odświeżamy design i sprzedajemy jako nowy model, skoro na razie nie da się nic innego zrobić. Tak powstał Honor 9X z żebra Huawei P Smart Z. Podobnie jest z nową 5T, której poprzednikiem był Honor 20. Bądź co bądź bardzo udany smartfon. Spójrzmy na początek, co dostajemy w zestawie. Proste, minimalistyczne Huawei'owe pudełko skrywa oczywiście sam smartfon. Poza nim mamy wytłoczkę, w której liczyłem, że znajdziemy gumowy case. Tymczasem mamy tutaj wszystko, ale nie case'a. Huawei w zestawie dorzuca za to ładowarkę z Huawei Supercharge, 5 amperów dodajmy, a sam telefon obsługuje szybkie ładowanie 22,5 W, co według producenta pozwala naładować nowe od 0 do 50% w 24 minuty. Biorąc pod uwagę to, że Nova 5T ma akumulator o pojemności 3750 mAh, to takie połączenie może nam dać bardzo dobre osiągi. Na razie za krótko używam Nowy, żeby to ocenić, ale zapowiada się dobrze. Miło, że do zestawu otrzymujemy słuchawki. Kwestią oczywistą jest kabel USB, ma się rozumieć USB typu C. Tak wygląda zestaw sprzedażowy, a jak wygląda Nova 5T? Nie przypominam sobie, żeby którykolwiek telefon w przeciągu już prawie 8 lat mojej działalności na YouTubie miał na swojej obudowie motyw wzbogacony literami. Plecki Nowy składają się z 4 różnych liter, które ma się rozumieć, budują oczywiście słowo Nova. Fajnie się na to patrzy, szczególnie, że ten wariant jest z pewnego rodzaju kameleonem. Gdy popatrzycie na ten model pod kątem, to kolor z tyłu z fioletowego robi się zupełnie czarny. Zależy to też od ilości światła, które pada na obudowę. Ogólnie design jest bardzo interesujący. Bryła smartfona jest dokładnie taka sama jak w przypadku Honora 20, a dzięki temu mamy również i wyśmienity skaner odcisków palców umieszczony na prawej krawędzi, który jednocześnie jest włącznikiem. Uprzedzam Wasze pytania, działa on tak samo rewelacyjnie jak w przypadku Honora 20. Nie zabrakło również oczka aparatu umieszczonego w ekranie po lewej stronie. W roku 2020 zapowiada się, że ten trend będzie podtrzymywany i też rozwijany przez niektórych producentów. Najbardziej można chyba marudzić na ekran z tego względu, że jest to jedynie LCD IPS, a więc dokładnie ten sam problem będzie co w przypadku Honora 20. Byłem dosyć mocno rozczarowany, gdy zobaczyłem po pierwszym uruchomieniu, że dalej Nova 5T działa tylko na MUI 9. Szukałem aktualizacji i szukałem. Po 2 dniach zapikał komunikat. I tak jest. Android 10 wraz z MUI 10 mam na swoim egzemplarzu. To bardzo dobra okazja, żeby przyjrzeć się temu, jak Nova działa w obliczu nowego systemu. O tym opowiem oczywiście w recenzji. Zestaw obiektywów w tym smartfonie jest pokaźny. Mamy 4 sztuki w postaci głównego obiektywu o rozdzielczości 48 megapikseli, ale jest to sensor quad-bayer. Także efektywna rozdzielczość to tylko 12 megapikseli. Jest oczywiście szeroki kąt o rozdzielczości 16 megapikseli, mamy obiektyw do pomiaru głębi oraz makro. Nie spodziewam się wielkich różnic w porównaniu do Honora 20, chyba że Huawei popracował nad oprogramowaniem i w przypadku Androida 10 i MUI 10 zmiany dosięgnęły również silnik aparatu. O tym przekonamy się niebawem. Osobiście nie spodziewam się, żeby... Chciałem powiedzieć Honor 20, żeby Nova 5T w jakiś sposób nie zaskoczyła, ale może właśnie Huawei przewidział jakieś niespodzianki w postaci oprogramowania po aktualizacji do Androida 10 i MUI 10. Zobaczymy to w teście, na który już teraz Was zapraszam. To wszystko z mojej strony, cześć i widzimy się w kolejnych odcinkach.